więc w końcu może zrobimy ten test tego akumulatora z mojego samochodziku. Jest to Exide 40 Ah. To już będzie chyba trzecie czy czwarte podejście. Stał sobie 24-29 godzin jakoś tak. Start. Tu sobie skasujemy. I zaś termometr wali w kocopał. Dobra, tutaj za dużo rzeczy mam nastawione, więc za chwilę ciąg dalszy. Niecała minuta minęła. Udało mi się wyczyścić. Mamy takie 18 stopni, więc na pomiar może być. Więc lecimy z tematem. Mam nadzieję, że to jest ostatnie podejście. A więc nasz staruszek się skończył i jego pojemność chyba jest adekwatna do tego, jaki był prąd rozruchowy, bo ma 7 amperogodzin z, mam nadzieję, że będzie widać, z 40, więc ten Exide chyba umrzył, ale zobaczymy, dolejemy mu wody, zobaczymy może aerometrem co i jak i może jeszcze kilka, no nie oszukujmy się, może jeszcze coś z tego będzie, ewentualnie będzie tutaj do agregatu jako coś. A więc chwileczkę ją ładujemy i tak chciałem pokazać, co widać w środku. I nie jestem specjalistą, ale jak dla mnie to jest nic dobrego, jak to w środku wygląda. Jest po prostu zużyty, płyty powykrzywiane jak jakiś paralityk, więc to będzie chyba tylko do testów się nadawało, bo nawet korki widać, że są takie jakby posmolone. Więc chyba kolega już wysłużył swoje. Pod filmem z regeneracji ultrakondensatorów było pytanie, jaką pojemność mają te kondensatory, więc zrobimy test. Przygotowałem sobie wszystko. Nie wiem, ile czasu minęło, ale stawiam grubo ponad tydzień. Mamy jeszcze 7 V, więc mam tutaj przygotowany zasilacz i zaczniemy ładować. Tylko, że sobie tą drugą żabkę nie przygotowałem tak, jak powinienem. I tak, startniemy. Zrobimy podobnie jak w tym teście, co miałem prędzej. Spróbuję go podlinkować. 14 V. I damy mu 1 Amper, żeby pomału żar. Jak widać, jeszcze mamy 7. No i pomału sobie rośnie. No i dam temu się uleżeć. Overvolt Protection. Dobra. 1 Amper. Za dużo tutaj nie zrobi wrażenia na tych kondensatorach, ale dam mu się doładować powoli, a jak się wszystko ustabilizuje, puszczę test. Więc zobaczymy się za jakiś tam czas. Chwileczka minęła. Jak widać, już błądzi ten prąd między 0 a 2. A tu mamy jakby 0,2 nawet czasem powyżej, więc stawiam na to, że po prostu zasilacz już się kopie z tym, więc rozłączymy zasilanie, ściągniemy sobie jedną żabę, żeby było fizycznie rozłączone. Tutaj już mamy nic, tutaj troszeczkę spadło i lecimy, zobaczymy, ile to będzie. Stawiam na to, że nie będzie za dużo. Napięcie odcięcia 1 V, więc prawdopodobnie zaraz się widzimy. No i już się zbliżamy. No i jest. Pojemności 50 mA, 0,3 Wh. Dupy nie urywa, ale daje radę. Zresztą było widać po oporności wewnętrznej. No ale przynajmniej wiemy, ile w tym siedzi po minucie.
A więc zaczynamy test akumulatora z samochodu. Co prawda data się już tak nie zgadza za bardzo, bo już mamy dzisiaj 22, bo dwa razy ładowałem akumulator, bo za pierwszym razem pokazało mi, że wziął 50 amperogodzin, bo się ładował 12. Albo był tak mocno wyciskany, albo coś. Dlatego po tym ładowaniu 12 godzin, po 12 godzinach jeszcze raz dałem go na ładowarkę i zjadł tylko 43 mAh. Więc dlatego to długo tak trwało. Dałem mu od tego czasu 23 godziny. Napięcie 12,76. No dość ładnie, w samochodzie tak nie, chyba raczej nie trzymał. Możliwe, że ładowanie zewnętrzne, takie konkretne, bez podpięcia do niczego, tyle dało. Dobra. Robimy C20, dlatego dajemy mu 2 ampery, bo ma 40 amperogodzin. Tu jeszcze spróbuję pokazać. To jest 40 amperogodzin. Więc dajemy mu C20 2 amperogodziny. No i test leci. Coś mi się wydaje, że 20 godzin to nie będzie, ale zobaczymy. Wytrącamy 25 W niecały. Odpalamy UPS-a. Mierzymy temperaturę. I zaśmiernik się na mnie fochnął. No i się miernik na mnie fochnął, bo zaś pokazuje stówę z czymś. Chyba czas go rozebrać i wyczyścić porządnie. No, fochnął się na mnie. Więc nie sprawdzimy temperatury. Temperatura jest, ja bym powiedział, dość dobra, bo jest około 20 stopni, tutaj pokazuje. Więc stawiam, że będzie mniej więcej tyle samo tu. Nie będzie więcej niż 20, między, stawiam między 15 a 20 stopni będzie. Przykro mi, nie jestem w stanie teraz zrobić pomiaru. Choć bym chciał. Może, że zaraz mi się uda go jakoś ogarnąć, to dorzucę pomiar temperatury. Udało się wyczyścić kawałek papierka i jechane. 17,5, 17,2. Dobra, mamy temperaturę, wiemy, z czym mamy do czynienia. Teraz patrzę i zrobiłem błąd. Nie skasowałem licznika amperogodzin z poprzedniego testu, więc muszę zatrzymać i ponowić, bo nie będziemy mieli dokładny pomiar, ile to ma pojemności. Brawo ja. A więc zaczynamy test. Pacjent to nasz akumulator z Sandacza. Wrzucę zdjęcie daty produkcji. Możliwe, że ktoś się w tym rozczyta, co tu jest. To jest 3AD18C2. I tak, minęło 48 plus 5 minut, bo 3 godziny się ładował skubaniec. Nie wiem, na co on tyle się ładował, ale zjadł bardzo dużo. Bo przez któreś podejście, bo zawsze coś popsułem. Tym razem jestem przygotowany. Robimy C20, mamy 2 ampery. Teraz będzie lepiej widać. Mamy 2 ampery, ciągniemy 25 W, szalejemy. I skasowałem licznik amperogodzin, bo ostatnio nie skasowałem i musiałem zrestartować cały test. Więc teraz jesteśmy gotowi. Zmierzymy sobie temperatury. Jest fajnie cieplutko, 19,5 i nawet 21. Więc mamy takie 20 stopni. Zobaczymy, ile da radę ten nasz wynalazek. Jeszcze z przodu pokażę go, Excite, i tu jego parametry. Test zakończony. Coś tak mi tu pokazuje 9 godzin, 4 godziny test.
Coś się nie dodaje. I odbiło 2,12 V, więc stawiam na to, że jak podłączałem ładowarkę, to musiałem coś dotknąć. Dobra, zaś muszę restartować test. Zajebiście.